Witam wszystkich w trzeciej części Let's Play Tomb Raider Underworld. Ostatnio skończyłam na tym, że zrobiłam krakena. Także teraz mogę już udać się dalej w głąb poziomu. Już na samym początku napotykamy wielką dziurę w podłodze. Ale to nie jest żaden problem, ponieważ można przejść po ścianie. Można sobie nawet trochę to przechodzenie przyspieszyć, żeby za długo nie czekać. Się nie nudzić. Coś mi się tu kamera źle ustawiła. Okej. I tutaj też będzie taka druga wielka dziura w podłodze. Może raczej brak podłogi. Ale można skorzystać z tej belki i przejść na drugą stronę. Można też spaść. Okej. Okay. Tutaj już jest takie trochę większe pomieszczenie i teraz będzie cutscenka. Thor, the Norse god of thunder. Whatever are you doing down here in Niflheim? According to the Eddas, Thor needed special iron gauntlets to wield his mighty hammer, Mjolnir. Could it be? Okej, i tutaj właściwie się zaczyna taka prawdziwa trzecia część pierwszego poziomu. Najpierw pójdę tutaj w lewo. Tak, w lewo? W lewo. Ponieważ tutaj jest skarb. Pierwszy w tej części poziomu. Dobra, i teraz zajmę się tą rękawicą Thora. Jak widać, na razie nie można się do niej dostać. Żeby otworzyć tą bramę, najpierw trzeba obciążyć te zapadnie. Tutaj po tym filarze można się dostać do takiego mniejszego, bocznego pomieszczenia, w którym znajdziemy coś, co nam to zadanie ułatwi. Ale najpierw wezmę apteczkę. Okej, okay, tutaj są takie kamienne bloki. Po prostu przerzucę je sobie do tamtego pomieszczenia. Okej, okay, jeden. Teraz drugi. Jak widać, Lara się trochę zapada w podłogę. Dobra. Położę je na tej bliższej zapadni, żeby za bardzo z tym nie chodzić. Bo, o, chyba nie trafiłam. Nie, trafiłam. Myślałam, że się za daleko potoczył. Dobra, teraz drugi. Tutaj trzeba użyć linki z hakiem. Sama stanę na tej zapadni, ponieważ więcej tych bloczków do obciążania nie mam. I przy pomocy linki można otworzyć tę bramę. I teraz znowu będzie cutscenka. Thor's hammer Mjolnir was powerful enough to level mountains. How does all this relate to Avalon? Put your hands on your head. Turn around. Slowly. I don't suppose you'd be open to bribery, would you? Także, jak było widać, tutaj spotkaliśmy nieprzyjaciół, czyli ludzi Amandy,
byłej przyjaciółki Lary. Nie dość, że zabrali nam rękawice, to jeszcze zawalili przejście do drogi powrotnej. Tutaj po drodze wziąłem kolejny skarb. Ale to nie jest za duży problem, ponieważ Lara oczywiście potrafi znaleźć inną drogę wyjścia. W tym pomieszczeniu się trochę zmieniło przez ten wybuch. Otworzyła się tak jakby nowa droga. Którą oczywiście wykorzystamy. Tutaj jest kolejny skarb. Okej. Teraz dochodzimy do takiego pomieszczenia z połamanymi kolumnami. Najpierw wezmę skarb, który tu się znajduje. Coś nie mogę trafić. No dobra. Udało się. I po prostu przy pomocy tych kolumn przedostanę się do tego przejścia na górze. Mam nadzieję, że to mi w miarę szybko i sprawnie pójdzie. Myślałam, że spadnę, ale na szczęście nie. Chyba teraz tutaj. Okej, jakoś w miarę sprawnie to poszło. Tutaj jest takie, powiedzmy, wąskie przejście. Kolejny skarb. Tutaj dochodzimy już do właściwie znanego pomieszczenia. Przy okazji widać, którędy uciekają ludzie Amandy. W tym pomieszczeniu wcześniej znajdował się Kraken. Tutaj na dole. I widzimy je z zupełnie innej perspektywy. Na drugą stronę można się przedostać przy pomocy linki. Tutaj od razu też widać naczynia. Oczywiście, jak to często bywa, w jednym jest skarb. To był już przedostatni skarb w tym poziomie. Nareszcie. Dobra. To jest taka pochylnia, po której można sobie bezpiecznie zjechać. I teraz w sumie mogłabym już zejść tędy, ale ja pójdę tam na drugą stronę. Po ostatni skarb. Już widać. Dobra, i to jest ostatni skarb. Oczywiście w tym poziomie. I od razu pójdę po relikt. Coś Lara mi się zacięło. No, super. Uff, dobra. Udało się. O, tutaj jest relikt. Taka złota kula. Relikty głównie różnią się od skarbów tym, że jest je trudniej znaleźć i chyba na każdym poziomie jest jeden. Tak mi się wydaje, że jest tylko jeden. No i mają inny kształt od skarbów. Ale to już taka, nie wiem, czy to jest taka znacząca różnica. Tutaj już właściwie są miejsca, w których byłam wcześniej, kiedy szłam w tamtą stronę. Chociaż w niektórych miejscach się troszkę zmieniło przez ten wybuch. No ale mniej więcej droga jest ta sama. Tu nie ma jakichś wielkich różnic. Więc już mogę iść właściwie prosto z powrotem do łodzi, żeby odzyskać tą rękawicę Tora.
jeszcze się upewnię. Zapomniałam się upewnić wcześniej. Czy na pewno wszystko mam? Dobra, mam wszystko. Więc mogę bezpiecznie wracać. W sumie droga powrotna się wydaje krótsza niż jak się szło w tamtą stronę. Dosyć w sumie szybko można się dostać z powrotem. Rekina. Musiałam sobie, zmieniłam broń na harpun. Trzeba było go wykończyć, zanim on wykończy mnie. I teraz już właściwie wystarczy płynąć prosto w górę do łodzi. Już nawet trochę widać. Okej, także tutaj zaczyna się następna część pierwszego poziomu, więc tutaj na razie przerwę grę. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało trzecią część i następnego filmiku.